mam przykład, znalazłem odręcznie pisany list do komy. To wymyśliliśmy ja wspólnie z Elą, że no, te komendy były w oporze takim. To nie było tak, że ten ruch staroszacherski zaadoptował w ogóle wszędzie w Polsce. No to była wielka cały czas walka i pomimo tego, że już były odpowiednie decyzje, była ta uchwała Rady Naczelnej i Prezydium Rady Naczelnej, tak dalej, co z tego, opór w ogóle po tamtej stronie był wielki. Więc żeby ten, na wszystkie sposoby próbowaliśmy łapać ten opór i łamać ten opór, jednym ze sposobów było to, że tak osobiście, tak ręcznie, tak odręcznie list tutaj, prawda, słuchajcie, no tak, to osobiście, to napisałem tak, to przede wszystkim dlatego zwracam się do ciebie, druh, no druhu, komendancie, w ogóle tak. No i teraz trochę zdjęć. Słuchajcie, nie martwcie się, to będą tutaj przede wszystkim zdjęcia, ja już prawie kończę. Małgosia. Ja teraz pamiętam, myślę, że to jest ogólnopolska zbiórka przedstawicieli harcerzy starszych i teatr nad główną kwaterą. I takie nieobyczajne w ogóle, no więc, te były w ogóle dopuszczalne. Ja się nie poznaję, bo ja nikomu nie siedziałam na kolanach, ale to jest nowe. To jest nowe.